Witam Państwa bardzo serdecznie, to jest program Wolne Głosy. Witam Państwa i witam również mojego gościa. Jest nim Paweł Kurtyka, prezes Fundacji imienia Janusza Kurtyki. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Panie prezesie, polityka historyczna i w ogóle historia, jeśli chodzi o nasz kraj, to jest bardzo duża rola, bardzo duża też odpowiedzialność. Tworzenie tej historii i tworzenie tego, jaki jest przekaz też nie tylko w Polsce, młodym pokoleniom na przykład, ale przede wszystkim też jest za granicą, jest również ważne. I to właśnie wasza fundacja zajmuje się takim tworzeniem tej polityki historycznej, propagowaniem, no właśnie, prawdy historycznej. Zapytam pana prezesa, dlaczego? Dlaczego ta historia? Dlaczego my Polacy musimy tak bardzo walczyć o tę prawdę historyczną? Pani redaktor, to rzeczywiście jest bardzo ważny obszar. Tu trzeba podkreślić kilka spraw. Po pierwsze, w tym obszarze mamy wieloletnie zapóźnienia w zakresie debaty, chociażby na ogólnoświatowych formatach, z uwagi na to, że byliśmy z tej debaty w pewnym sensie nie z naszej winy wykluczeni w związku z żelazną kurtyną i tym, że jednak ustrój komunistyczny w Polsce nie umożliwiał nam prowadzenia suwerennej polityki zagranicznej, nie umożliwiał nam uczestniczenia w debacie międzynarodowej, chociażby tej dotyczącej II wojny światowej, z taką narracją, jaka wynika z prawdy historycznej i z polskiej racji stanu. Dlatego dziś z dużym opóźnieniem, można powiedzieć, musimy się włączać do debaty i prezentować naszą wrażliwość, nasz punkt widzenia. Włączać się do debaty w kwestiach, które dla wielu zagranicznych autorów, odbiorców wydają się już być przedyskutowane, wydają być się już kolokwialnie mówiąc załatwione. Więc jesteśmy tak na dobrą sprawę w niekorzystnej pozycji. No właśnie i właśnie panie prezesie, bo ja bym chciała nawiązać do tej debaty. Jedną z form debaty są też różnego rodzaju wydarzenia organizowane, bo dlatego też dzisiaj się spotykamy, ja zdradzę naszym widzom, że spotykamy się tutaj z panem prezesem, dlatego że to właśnie Fundacja imienia Janusza Kurtyki organizuje już po raz piąty konkurs. Jest to piąta edycja konkursu o nagrodę imienia Janusza Kurtyki. Czego ma dotyczyć? Czego będzie dotyczył ten konkurs? Kto może wziąć w nim udział? I przede wszystkim, jaka jest misja, cel tego konkursu? No, tak jak Państwo widzicie, tematyka konkursu tej edycji piątej dotyczy paktu Hitler-Stalin, genezy i konsekwencji Sojuszu Niemiecko-Sowieckiego. My jako fundacja ogłaszamy taki konkurs co roku. W ramach tego konkursu mogą wziąć udział wydawnictwa, autorzy, których prace są już wydane, naukowe prace historyczne, które są zbieżne z tematyką konkursu, które zostały już wydane w Polsce, na polskim rynku i po polsku. Dlatego, że tak naprawdę konkurs to jest narzędzie. My traktujemy sprawę projektowo. To nie jest po to, żeby komuś wręczyć nagrodę i wyróżnić tą pracę. To oczywiście też jest pozytywny element całej złożoności tego procesu konkursowego. Natomiast naszym głównym celem jest to, aby tłumaczyć pracę, która została wyróżniona na języki obce. I tak pierwszą naszą edycję przetłumaczyliśmy na język angielski, wydaliśmy zagranicznym wydawnictwie, bo to też jest bardzo ważne, że to nie chodzi o to, żeby wydać coś w Polsce po angielsku, bo tego nikt nie przeczyta albo mało kto. To chodzi o to, żeby przetrzeć kanały dystrybucji na świecie w taki sposób, żeby docierać z tą przetłumaczoną pozycją pod strzechy zagranicznych czytelników. I to jest właśnie między innymi też narzędzie do debaty o historii Polski? Tak, dokładnie tak. Dlatego, że jak się okazuje, to polska historia, mimo że nam się wydaje, że jest dobrze opisana, dobrze już wszystko, czy bardzo wiele obszarów jest zbadanych, jest na Zachodzie nieznana, dlatego że bardzo dużą barierą jest język. Paradoksalnie, jeżeli chodzi o polską historię, to historycy okresu średniowiecza czy nowożytności, ich prace są znacznie lepiej znane niż prace autorów w zakresie historii najnowszej, dlatego że autorzy
historii najnowszej piszą na rynek polski i piszą po polsku, są niesieciowani w aspekcie międzynarodowym, w związku z czym ich prace są nieznane. I dlatego też my w drugim kroku, po wydaniu takiej pracy w zagranicznym wydawnictwie, organizujemy podróż promocyjną autora po ośrodkach akademickich i intelektualnych. I taka podróż odbyła się raz właśnie w Stanach Zjednoczonych. Byliśmy w 5 miejscach na Uniwersytecie w Teksasie, w kilkunastu miejscach w Nowym Jorku, Chicago i Waszyngtonie. Debatowaliśmy w think tankach, debatowaliśmy z Polonią, debatowaliśmy na amerykańskich uniwersytetach po to, żeby szerokie grono osób zapoznać z wydaną pozycją, żeby ją w jakiś sposób implementować w pewną debatę naukową i debatę publiczną. W drugiej, trzeciej edycji znacznie rozszerzyliśmy skalę, dlatego że nagrodzone przez nas książki zostały przetłumaczone nie tylko na język angielski, ale również na język niemiecki. I jakby akcja promocyjna i akcja wydawnicza obejmuje Anglię, Stany Zjednoczone, Niemcy, Szwajcarię i Austrię. Czyli to już jest znacznie szerszy krąg odbiorców. Oczywiście to nie jest tak, że każdy to przeczyta, no bo to jednak jest książka naukowa, więc ona trafia do pewnych środowisk specjalistycznych, no ale właśnie tam, w tych środowiskach jest szczególnie potrzebna dostępność takiej literatury, w związku z tym, że jej nie ma, a ci badacze spotykają się z barierą języka, której nie będą pokonywać, bo mało kto będzie się uczył języka polskiego po to, żeby zacytować pracę polskiego badacza, który akurat coś w danym temacie napisał. Także przełamywanie tej właśnie bariery dostępności języka poprzez narzędzie cyklicznego, corocznego wydawania pozycji naukowych na rynki zagraniczne jest naszą receptą, jaką my, jako Fundacja imienia Jerzego Kurtyki stworzyliśmy po to, żeby z tymi brakami w tej debacie naukowej, w debacie publicznej walczyć. To ja zapytam z pozycji pana prezesa. Już, tylko do końca zdanie. Właśnie z pozycji takiej trzeciosektorowej organizacji proponować pewne pozytywne rozwiązania. To ja właśnie zapytam pana prezesa, jak często spotykacie się właśnie z takimi reakcjami z tych stron z zagranicy właśnie, że no coś tu, jakieś fakty jednak nie były do końca znane, że inaczej były rozumiane, inaczej były widziane, bo tutaj jednak właśnie to jest ogromna rola właśnie tych polskich instytucji, takich jak fundacja. Tak, to prawda. No my działamy oczywiście na swoją skalę. To też wspiera cały wysiłek szeregu instytucji, które również podjęły różnego rodzaju akcje promocyjne zewnątrz, na czele z samym Instytutem Pamięci Narodowej. Natomiast reakcje są różne. Najczęściej to jest po prostu zaciekawienie, zainteresowanie i odkrycie pewnych rzeczy, o których się nie wiedziało. To nie jest żadna reakcja dziwna, czy jakaś, nie wiem, zaskakująca. Po prostu jest naprawdę stopień nasycenia wiedzą na temat polskiej historii jest bardzo niski na Zachodzie. My nie wpletliśmy naszej opowieści w opowieść tego świata zachodniego w sposób trwały, systemowy i taki, który jest powszechnie poznany. No i w związku z tym musimy ją cały czas wplatać i będziemy musieli sobie wprost w Polsce powiedzieć, że no, to jest duża praca, którą musimy zrobić i wykonać ją w niekorzystnych, tak jak już wspominałem, okolicznościach, bo dla bardzo wielu ta historia albo została już opowiedziana czyimiś innymi rękami, albo pozostaje nieznana. No i tu oczywiście problemem jest też to, że mamy tak naprawdę pewną kampanię dyfamacyjną wymierzoną w Polskę, która w pewnym sensie no, ma nas postawić po stronie nie ofiar II wojny światowej, ale przynajmniej współsprawców. Tak więc nasza narracja napotyka podwójną problematykę, nie tylko bariery braku wiedzy, ale również pewnej kontrakcji, wypełniania tej pustki wiedzy pewnymi zafałszowaniami historycznymi. Panie prezesie, ja zapytam jeszcze o właśnie konkurs i same takie dane techniczne. Do kiedy można zgłaszać swoje prace?
Prace można zgłaszać do końca kwietnia. Tutaj na naszej stronie internetowej jest artykuł, który dotyczy wszelkich wymogów formalnych, dlatego że w związku z tym, że praca jest później tłumaczona, ona oczywiście musi mieć szereg zgód autorskich po to, żebyśmy nie wybrali pracy, która tych zgód nie będzie posiadać i później nie będzie można jej chociażby przetłumaczyć, więc tam tych technikaliów jest trochę, ale są one dosyć proste i standardowe dla tego typu procedur. Dlatego odsyłam do strony i zachęcam do udziału w konkursie. Naprawdę warto zgłosić swoją pracę, czyjąś pracę, może taką, którą się czytało i uważa się, że ona jest dobra, pod warunkiem, że uda się uzyskać właśnie te zgody formalne. To jeszcze na koniec naszego spotkania zapytam o samego patrona fundacji, Janusz Kurtyka, były prezes Instytutu Pamięci Narodowej. No właśnie, teraz niestety świętej pamięci, ale kiedyś, kiedy mogliśmy jeszcze obserwować jego pracę, był osobą, która zdecydowanie dotykała właśnie tych tematów, które nie były wcześniej poruszane, albo ktoś ich się bał. I tym tematem zdecydowanie byli żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni. Dlaczego to właśnie oni byli też między innymi celem zainteresowań Janusza Kurtyki? Ojciec zainteresował się tematem bardzo wcześnie, dlatego że już na początku lat 90. wszedł w kontakt ze środowiskiem żołnierzy WiN-u w Krakowie. Tutaj takim jego przewodnikiem był pan Andrzej Zagórski, który założył zeszyty historyczne WiN-u. Te zeszyty początkowo wydawali właśnie kombatanci zrzeszenia, natomiast już od trzeciego numeru zaczął wydawać je jako redaktor naczelny Janusz Kurtyka. To może brzmieć mało spektakularnie, ale proszę sobie wyobrazić, że była to jedyna systemowa działalność naukowo-wydawnicza, która dostarczała jakiejkolwiek wiedzy o podziemiu antykomunistycznym przez około 15 lat, do momentu podjęcia systemowych badań nad tym tematem przez Instytut Pamięci Narodowej, które doznały tej dynamiki właśnie wówczas, kiedy Janusz Kurtyka został prezesem Instytutu Pamięci Narodowej i w pewnym sensie ten temat promował w zakresie zainteresowań naukowych bardzo wielu historyków. Również to środowisko, czyli środowisko Zrzeszenia WiN, którego ojciec był reprezentantem, jako będąc równocześnie prezesem IPN-u, zainicjowało proces ustanawiania Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, bo to właśnie to środowisko wystąpiło jako strona społeczna do prezydenta Lecha Kaczyńskiego. A ojciec Panie prezesie, musimy niestety już kończyć, ale bardzo dziękuję za rozmowę. Święta. Musimy już niestety kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Paweł Kurtyka, prezes Fundacji imienia Janusza Kurtyki, był Państwa i moim gościem. A my teraz właśnie przenosimy się do województwa małopolskiego, a tam konferencja premiera Mateusza Morawieckiego. Witam gospodarza dzisiejszego spotkania, prezesa zarządu grupy Maspex, pana Krzysztofa Pawińskiego. Panie premierze, uprzejmie proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, jedynym sposobem na powrót gospodarki do normalnego trybu funkcjonowania jest skuteczne zwalczenie epidemii. Czekamy na ten czas powrotu do normalności, ale do tego potrzebna jest skuteczna walka z epidemią. Żeby ta walka się ziściła, ta skuteczna walka, potrzebujemy szczepionek, czasu i jeszcze raz szczepionek i zachowywania tych wszystkich reguł, obostrzeń, o których doskonale Państwo wiecie. Tutaj dzisiaj w Maspexie w Wadowicach miałem możliwość też porozmawiania o polskim biznesie i wbrew temu, co by się mogło wydawać, bo to wielka firma, bardzo ciekawie pan prezes i kierownictwo opowiadali o małych polskich sklepach. O małych polskich sklepach, które cały czas zajmują nieco ponad 1/3 rynku polskiego. I chciałbym, żeby one swoją pozycję obroniły. Żeby one mogły dalej sprzedawać na lokalnych, osiedlowych, przyszkolnych i w wielu innych miejscach, w sklepach swoje produkty. I żeby mogły zatrudniać ludzi. O tym wszystkim rozmawialiśmy i dlatego w tym trudnym czasie, czasie epidemii,
przeczytałem niedawno dane dotyczące tego, co mikro, małe, średnie i większe firmy zamierzają robić na rynku pracy. Otóż mikro i małe firmy chcą w większości utrzymać zatrudnienie, a średnie i większe firmy, i bardzo duże, deklarują łącznie per saldo nowe zatrudnienie. To cieszy mnie szczególnie, bo w trudnych miesiącach zimowych, kiedy bardzo często w wielu krajach i w Polsce dawniej mieliśmy wzrost bezrobocia, my zachowujemy stabilność rynku pracy. Wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej, co pewnie ciężko jeszcze uwierzyć tym, którzy pamiętają dane sprzed kilku lat, mamy najniższe bezrobocie. I wiecie Państwo, dla mnie to najważniejsza rzecz w całej gospodarce, żeby właśnie utrzymać jak najniższy poziom bezrobocia, jak najwyższy poziom zatrudnienia i jednocześnie tą perspektywę zatrudnienia, bezpieczeństwo, którego ludzie, którego Polacy po prostu tak bardzo, bardzo potrzebują. Jednak dane epidemiczne, które do nas spływają, są cały czas bardzo niepokojące. To dlatego wokół nas Niemcy, Czesi, inne kraje wprowadzają nowe obostrzenia. I my także najpóźniej w czwartek przedstawimy na kolejne dwa tygodnie pewne nowe obostrzenia właśnie po to, żeby przydusić wirusa raz jeszcze i doczekać do tego momentu, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że odporność zbiorowa zwycięża z wirusem. A w najbliższych 4-5 tygodniach otrzymamy 7 milionów dawek z tego harmonogramu, który do nas doszedł. Oprócz dostępnych, istniejących szczepionek Pfizera, AstraZeneca, Moderny, od kwietnia będziemy otrzymywać również szczepionkę Johnson & Johnson. To wszystko razem spowoduje, że do końca kwietnia zaszczepionych będzie przynajmniej pierwszą dawką kolejnych 7 milionów osób. To zdaniem epidemiologów spowoduje, że ta fala powinna wygasać. Ja też mam taką nadzieję, ale nie mam takiej pewności, w związku z tym będziemy musieli z nią walczyć również jeszcze dodatkowymi restrykcjami w tym okresie wokół wielkanocnym, tym, który jest i tak okresem pewnego naturalnego spowolnienia życia gospodarczego, przynajmniej poza handlem, bo w handlu akurat jest trochę inaczej. Szanowni Państwo, wszyscy jesteśmy już od roku tą walką z epidemią bardzo zmęczeni, ale dziś przynajmniej, właśnie po roku, wiemy, że ta rosnąca liczba dostępnych szczepionek jest tym najlepszym remedium na zwalczenie epidemii, a wraz z tym najlepszym remedium na powrót do normalnego życia gospodarczego. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie premierze. Bardzo proszę o... Prowadzimy biznes od 31 lat.